Jak marchewa nagrania idą? Bardzo dobrze, lepiej niż u jakiegokolwiek innego artysty. Ja chciałem powiedzieć... Nie wiem, czy to nie za duże słowo, artysta. Ja chciałem powiedzieć, że odwołuję wszystko, co powiedziałem złego na temat nagrania Zenka. Zenek jest zajebistym gitarzystą, zajebistym producentem, rewelacyjnym wokalistą, jeszcze lepiej gra na basie, bo w ogóle się tego nie przygotowuje, więc nie ma tematu, że coś jest nie tak, jak zaplanował. Wszystko, co zagra, jest tak, jak ma być. Od razu, z pierwszego take'u. Zajebiście, ja się cieszę, że ja mogę z nim pracować. Oczekuję na kolejne płyty i jestem gotowy wszystkie inne sesje odłożyć, w ogóle przełożyć, zapomnieć, żeby tylko i wyłącznie nagrywać płyty Zenka. No. Także dziękuję, szanuję, pozdrawiam i zapraszam. Jak będziesz dzwonił do mnie, to sobie ustawię to jako dzwonek. I zdań, więc musisz poczekać, bo zanim odbiorę, to wiesz, będę... Jeszcze jak będę przy kimś, to wiesz, Marchewa dzwoni, słuchaj. Posłuchaj sobie. Posłuchaj sobie. Wszyscy, którzy tutaj do mnie przychodzą, coś ze mną wie, że gadają na temat, wiesz, tego, jak robią tego. No tak, robimy z Zenkiem czwartą płytę. W styczniu minie 2 lata od pierwszej płyty, czyli ta jest czwarta, czyli 4 płyty. Tak, czyli chodzi co pół roku płyta. Ale jak? No, normalnie. Zenek mówi, że jak pisze płyty, to jak je wymyśla, to stara się dużo nie myśleć. I to dlatego. Dlatego to wszystko tak idzie. No ja się staram tego nie słuchać, on stara się o tym nie myśleć i to dlatego jest mamy 4 lata. No. Jak ktoś zaczyna myśleć, kombinować, jeszcze słuchać potem tego, co nagrywa, to no jest bez sensu. Nie, bez sensu. To rok mija, a ja niczyja. Skończyło się miejsce na dysku, Markewie. I pod koniec tego wspaniałego take'a wyskoczył mu błąd, że nie ma miejsca na dysku. No, wspaniale. Markewa, profesjonalizm. Zenek, uwaga. Nie, żartujesz. Nie żartuję. No. 4 takty przed końcem po prostu. 4 takty przed końcem. Skończyło się miejsce na dysku. Dobra, Zenciu, no to tak, co wywalamy? Zamiast sprawdzić przed nagraniami. No to był taki dobry take. To był take, w trakcie którego wreszcie nauczyłem się tej piosenki. Ty, ale tu chyba tylko u Marchewy może się zdarzyć, że no nie nagrało się, bo za mało miejsca na dysku. Takie życie. Marchewa. Trzeba będzie tego posłuchać niestety. Co ty gadasz, po co? Nie, bo ja nie jestem przekonany, czy tam było równo, czy nie. Marchewa chce tego słuchać. Ojej, Jezu. A to co robiłeś teraz, jak grałem? Grałem. Ja mam wrażenie, że... To jest takie coś, czego... Nie doświadczysz nigdzie indziej, Zenek. To, co tu się dzieje. Niepowtarzalna po prostu sytuacja. Zobacz, jaka prima donna. Bo matko, będziesz ten talerz poprawiał. Weź, ale wstyd. Już mógłbyś się przyznać, że się pierdolnąłeś. A nie, że tam grzebiesz coś przy tych talerzach. Chyba każdy syla się pierdolwa. No to... Typowy perkusista. Jak się jemnie, to talerz poprawia. Po prostu. No i teraz wszyscy widzą, w jakich ja muszę warunkach pracować, z jakimi ja baranami się muszę spotykać. Ja naprawdę, wygląda na to, że ja ściągam samych kretynów do siebie do studia. Dobra. A jeszcze cały czas inwigilacja, bo Zenek kamerzysta po prostu kręci, jakby był na weselu po prostu. Już niedługo cała prawda na YouTubie. Prawda.
Spokojnie, Marchewa, ja też nie wiem, co to jest Metrum. Metrum to ja jeżdżę chyba, czasami. Nie, no. No to coś ty tu zrobił. No to takie raz, te nabicia, znowu raz, raz na cztery. Raz, dwa, trzy, no dokładnie. Z każdym tak mu zrobiłem. Że te cztery to ma być, że już chodzisz, uważaj. No tak. Uważaj, wchodzisz! Uważaj, wchodzisz zaraz. Co? Mistrzostwo świata. Chciałem ci pomóc, no ale akcent na cztery? Cztery, raz, dwa, trzy i... Zobacz, teraz, teraz. Śmigło mu się, kurwa, kręciło do tego, kurwa. Jakie zwierzę występuje w bajkach w roli chytruska? Lis, sowa... Lisek, chytrusek. Lisek, chytrusek. Zinedine Zidane to były piłkarz grający w Francji. No widzisz? Ale to dlatego, że ona jest z dupy, że ona jest z dupy. Ona jest źle ustawiona. Powyżej szóstego progu i tak nie używasz nic. Właśnie używam. No to tym bardziej chujowo. No. Używam. Jak ty żeś to policzył wąskim? To jest Zenek, gra na gitarze. A jak gra? Zaraz pokażę. Bo my w zasadzie nie słuchaliśmy. Jest bardzo dobrze. Głupie pytanie dodaję. Jedną tę przygrywkę na rajdzie zagrałem na hi-hecie. No, no, tak może być. Oczywiście, że może być. Jezu, jakie to jest obrzydliwe. Zajebiste. Mi takie rzeczy absolutnie, kurwa, nie przeszkadzają. Widzisz, tylko ja przez ten etap takiej poprawności realizatorskiej to przeszedłem już dawno temu. Albo wiesz, można powiedzieć, że dociera do ciebie to, że... że dobro, czyli... to, co można uznać, wiesz, że jest sztuką, czymś ciekawym, czymś, wiesz, nie leży, kurwa, w jakiejś ramie, wiesz, w jakimś ładzie, porządku, tylko właśnie leży w czymś, co wykracza poza ten porządek, poza ten ład. Że nie wszystko musi być z miejsca negowane tylko dlatego, że jest inne, tak? Muszę tego posłuchać. To ja, kto to będzie słuchał? Marchewa! Co? Ale...
ale ten... Przestań facebookować. Jesteś uzależniony od Facebooka. A ty od robienia płyt. Kiedyś to studio nowe, to ja tak zaproponuję, żebyś nie mógł tam włazić z tyłu. Jakiś zasieki tam zrobić. Co ty robisz, Zenek? Marchewa, marchewa, znalazłam go na plaży. Słuchajcie, jebłem się. Ku, wiesz, żeby się znalazło miejsce. Żebym od stycznia mógł tam po prostu pracować, nie na zasadzie nagrywać, tylko styczeń. No nie wiem ile tam, miesiąc, może półtora miesiąca, żeby to studio zrobić. Wiesz, wełny, niewełny, to wszystkie chuje muje. I żeby na przykład od marca już znowu ruszyć z nagraniami już w nowym miejscu. Ale że styczeń, luty nie nagrywać, tylko po prostu zbudować to studio. Ale żebym już miał ten kurwa lokal, gdzie mogę wejść i coś robić. Panu mówię, to jest 53,70 m kwadratowego. Już nieaktualne. Już nieaktualne. Dobrze, czy tego rodzaju... Czy tego rodzaju pomieszczenia jakieś tam pani jeszcze ma, znaczy o co... Ale widzisz co tu się dzieje na przykład z prądem, jak światło przygasa i tak dalej? No, no to właśnie jest ta chujnia co tu się dzieje. A wszystko się wzięło od tego, że jakiś koleś chodził dźwigiem i nie złożył tej kurwa lawety z tyłu i przypierdolił w słup kurwa i wszystko porwał w pizdu. Słup rozjebał kabel, wszystko urwał kurwa, wszystko. Ale urwał. Tak. Dokładnie tak. Ale potem jaka satysfakcja będzie, pomyśl o tym. O Jezu, Zenek, żeby już wreszcie mieć to studio, no naprawdę, stary, bo... Ja pierdzie. Chyba równaj to. Nie, mam to w dupie. Albo... Ja chyba naprawdę jestem jedynym studiem nagraniowym, który jest w stanie nagrać płytę Zenka. Jedynym studiem, który jest w stanie nagrać płytę Zenka tak, żeby jej nie spierdolić profesjonalizmem. Pojeba, pojeba, jebany, jebany. Światuszek, światuszek, cały.